Siemaneczko, z tej strony wasz Tom Sonic i witam serdecznie w kolejnym odcineczku ze stronki G4 Skins. I w dzisiejszym odcineczku przetestujemy sobie nowy evencik, czyli Summer of 2088 i zobaczymy co to będzie. Oczywiście też po openingu zrobimy sobie kilka bitewek, powbijamy sobie do ludzi, jak będą, jak nie to będziemy sobie sami tworzyć, a zanim sobie przejdziemy do testowania evenciku, to pamiętajcie drodzy widzowie, klikając kod promocyjny i wpisując Tomislav z dużych liter, macie 5% przy doładowaniu milspeczka na start. To jest drugi bonusik. Oraz trzeci bonusik, czyli podwójny drop, czyli na przykład z bitewki za 100 zł robicie 200, albo nawet i 300, więc gorąco zachęcam. No i co? Tak sobie otwieracie tego milspeczka, za darmo macie. I nawet możecie trafić skinka o wartości SSG08 aby za 88 groszy. Może to nie jest jakiś duży proficik, ale jakiś tam skinek macie do pogania za darmo. No i co, lecimy sobie oczywiście z evencikiem. Mamy niecałe 600 zł na evenci, więc go przetestujemy. Zobaczymy co te skrzyneczki dają. Ok, mamy tu jakieś żetony jako oczywiście walutę eventową. I sobie przetestujemy teraz tą skrzynkę Zane. I tak, mamy kostkę tu ładną i to nawet nie małe szanse mamy, a wubkę, rękawice, emeczkę, no i 65% szans na duel Berezy, no dobra, to co, otwórzmy razy 4. Aha, twoja drużyna ma przewagę, dobra, no to niestety sobie nie otworzymy. No to sobie przetestujemy sobie tą skrzyneczkę. No i to też jest kostka, ale troszeczkę inna. I tutaj więcej szans jest na tego auga, nie 65, tylko 69. Więc no mi się to nie podoba, dajmy sobie na 80% i oby nam nie wyleciały 4 augi. Okej, mamy 3 augi i Desert Eagle Directive, ona nie jest droga. Okej, wstanie minimal wear za 7 zł, więc nie najgorzej, ale i tak na minus. Drogie otwarcie. O, teraz 3 skinki ładne. I teraz mamy elegancki profilici, kurde. 5 zł, ale lepszy taki niż żaden. No i dawa, i ostatni raz. Skrzynka Kate. No i tutaj mamy tego Famasa, ile on kosztuje? 6 zł, no to niestety na minusie. Dobra, i teraz musimy zrobić tak, event, kliknąć. Teraz kolejną skrzynkę, skrzynka Dax za 14 zł. I tak, tutaj mamy motoglossy za 8 stówek, ale kostkę ładną, autotronic, bluta, kałaszka ładnego, mamy też ładne P2000. Emeczkę mamy, kałaszka, ewubkę za rąbistą. No i oczywiście mamy taka, na którego mamy 22% szans. Mniej niż w poprzedniej skrzynce, ale też sobie otworzymy razy 4, myślę. Może coś poleci drogiego. O, i emeczka jest i kałaszek, więc chyba plus. No dokładnie, kurde. Chyba dwie deszki na plusie, więc też to otworzymy z dwie. Zobaczymy, czy teraz też taki ładnie nam poleci. I teraz już tak nieładnie, kurde. Szkoda. Raz oddało, raz zebrało, no to wiadomo. Skrzynka Nyx, też to otworzymy dwa razy, dwie dyszki kosztuje. I tu mamy dwie kostki teraz. Jedną rękawicę i teraz mamy Mehdi. Ile kosztuje ten Mehdi? O, 5 dyszek. No to ładnie, mamy proficik nad... Możemy trafić najlepszego w Stadraku Factory New, ale na niego jest tylko 0,042%. Więc no, bardzo mała szansa jest na ten najlepszy stan, co otworzymy jeszcze razy 3. I mam małówkę i kałaszkę, więc raczej powinny być na 0. Ale nie jest na 0, no dobra. To sobie otwórzmy ostatnią skrzyneczkę. Tom za 32 zł. I razy 2 otwórzmy sobie. Otwórzmy sobie razy 2. Mamy tu też tu fajne skinki. Co? Zaraz! Mama on na obiad mi była, więc sorry widzowie. Dobrze! Oj. No i drugie otwarcie nie oddało. To mi się nie podoba widzowie. Więc musimy to wszystko sprzedać. I mamy 522 zł, więc jesteśmy trochę na minusie. Więc tak. Event. I sobie wymienimy najpierw te żetony.
Dobra, 8 zł, no to powiedzmy, że na 0. I teraz zobaczmy, jakie są bitewki, tu ciekawe. Aha, fajnie, jest albo za 16, albo za 8 zł. Dobra, no to nic ciekawego nie ma, więc my musimy sami stworzyć. Więc tak, na pewno analogii dajmy sobie dwa razy. Dajmy sobie też skrzyneczkę, jak ona nazywała się, za 7,80 była. Gdzie ona jest? 7,20, Opportunity też dwa razy. Dajmy sobie też skrzyneczkę Miniuwa, też dwa razy. I dajmy sobie skrzyneczkę, która mi tak oddawała fajnie. Pamiętacie, widzowie? Chyba Saloon to był też Saloon. No i na końcu San Diego na trzech. I prywatna, dobra. I dajmy sobie buciki. I zobaczmy, co to będzie. 88 zł bitewka. Oby coś rzuciło nam. Zobaczmy. I pierwszy strzał dla nas za 20 zł, elegancko. Druga skrzyneczka. Dla bota. Okej. Dla bota znowu. Za 14 już nas dogonił tak naprawdę. Tym jednym skinkiem. I nic. Kurczę, szkoda, bo to na tą petkę ogólnie w tej skrzynce Opportunity jest 75% szans na tą petkę, więc no nie spodziewałem się niczego tam. Tej skrzyneczki. No i teraz dla budzika 4 zł, no ale na razie tutaj cienko, bo nic mi nie leci. No patrzcie, no. Teraz na zero wyszło wszystkim, bo ta skrzynka jest równa i teraz musiałaby kostka polecieć. No i dobra, przegraliśmy niestety o 4 zł. Szkoda, ale i tak nie był jakiś tam duży profit. Więc spróbujmy sobie jeszcze raz. Tylko te na troszeczkę droższe skrzyneczki od 10. Dajmy sobie wszystkie od 10, żeby stówka wyszła. No i dajmy sobie na końcu może bez 10% może. Coś za 18, żeby było równo 100 zł. Dobra, no i aha, niech będzie. I teraz na czterech ryzykujemy teraz bardziej. I zobaczmy, bociki zaraz przybędą, dołączą. Dajmy sobie takiego miksa teraz. Może miks odda nam. Teraz by było elegancko. No, pierwszy strzał nie oddało. Drugi strzał też nie oddało. Trzeci strzał dla nas, okej. Kolejne. Dla bota widzę. A nie, jednak dla mnie, okej, bo to 16 zł. Więc dla mnie. Czwarty strzał dla bota za 19, no to już prowadzi. Piąty czy tam szósty strzał. O, znowu dla bota. No nie no, jak to ta naklejka grupy kosztuje 18 zł? O dobra, Hydra poleciała nam z mista, więc elegancko. Teraz musiałby nam Gloczek polecieć, ale jemu też poleciał. Kurde, no i teraz chyba on prowadzi, na pewno prowadzi. I ostatnia skrzyneczka i chyba przegraliśmy. A nie, wygraliśmy, ale jaja. Co tu się stało? Ja myślałem, że to przegrałem, a tu wygraliśmy. Ze stówki zrobiliśmy 221. No i elegancko. Zobacz, tutaj jakaś bitewka jest gruba, ale nie ma jakiejś grubej, więc stwórzmy sobie jeszcze jedną. I może zróbmy sobie na same skrzyneczki. O, AWP Master. 5 razy. Bo ta skrzyneczka może rzucić. To Crash tak rzucała mi. Na pewno mi rzucało Assorted fajnie. Skrzyneczka Move Like a Boss. Pamiętam, że mi też fajnie rzuciła. W odcineczku Touchy i ta za stówkę pamiętam, że mi rzuciła. To była Sansa, dobra, więc sobie dajmy tak 245 zł. Dajmy sobie tak, żeby było 200. Dobra, to dajmy sobie tylko dwie skrzyneczki AWP Master i dajmy sobie na dwóch. A na dwóch sobie dajmy. Na publiku, może ktoś wbije na bitwę za 200 zł. Albo były jaja, aby ktoś wbił. O, i wbił. XD. Rumcajcek sobie wbił. Witam serdecznie.
O, ejowubka za 240, dziękuję bardzo. To mi się podoba. Tylko wszystko nie jest jeszcze jasne, bo jak on też trafi kosę z jakiejś skrzynki, no to... będzie lipa. Okej, ile to kosztuje? 45 zł, elegancko. Touchy skrzyneczka. Chyba też dla mnie, tak, za 23, no i Sunset. O. Tu ta skrzyneczka, myślę, że zadecyduje. No i no nic nie rzuciło, ale dla nas jest. Dla nas, więc spoko, druga witewka wygrana. Więc bardzo mi się to podoba. O, za 160 było. Kurde, nie zdążyłem wbić. No na razie, o je, za 40 jakaś, fajnie, więc wbijmy do niej od razu. Pain, Max 7, 5, 7 i Kozielski. Więc zobaczymy, co tu rzuci ciekawego. Okej. Okay. Pain dla przeciwnika rzucił. Maguś teraz. I Maguś ma porówno. A nie, jednak dla mnie, ale to 80 groszy tylko warto jest. 5-7 dla mnie, ale to tylko 7 zł. No i Kozielski by musiał mi coś rzucić za 3 dyszki. No i dobra, i GG niestety nie oddało. Więc sobie stwórzmy ostatnio za 95 zł. Dwa razy Small Gift, dajmy sobie. Dwa razy Ridiculous, dwa razy Restricted. Dwa razy, dajmy sobie Dragonfire'ka może. Raz miniówę. I dwie skrzynki po 20, dajmy sobie. I dajmy sobie może Kałaszka. I za 24 możemy dać w sumie. O, i Fusion. To będzie idealnie 95-20, widzicie? Jak wykalkulowałem. Co jest grane? Dajmy sobie na 3. I na boty, bo raczej nikt nie wbije. Znaczy dwie osoby nie wbiją tak szybko, więc dajmy sobie na bociki i zobaczmy. Ostatnia bitewka za 95 i tu może polecieć coś fajnego z tych skrzyneczek. Może polecieć, ale nie musi. Więc przekonajmy się. No i pierwszy strzał. Powiem ci, no taki. Taki okej nawet. Drugi strzał. No też okej w sumie i przez to prowadzę. Ale tutaj teraz musiałoby coś rzucić z tego Ridiculous. No już rzuciło botowi za 7, więc już prowadzi raczej. Teraz dla bota znowu. Aha, to kosztuje 23 zł? Ale jajo. Co jest grane? Od kiedy ten famat tyle kosztuje? No nie, jeszcze Bazyliszka trafi za 26. No to już sobie zrobił fajną przewagę gościu. Okej, okay, Dragonfire'ek za 50, elegancko. Elegancko, elegancko. Drugi to nic, niestety, ale i tak ładnie to je wrzuciło. Miniowa teraz dla nas. I za ile? Za 14, no więc chyba już prowadzimy. Kałaszek. Ojojoj, akwamarynka za 70. No i niestety przegraliśmy raczej. O, a ile to kosztuje? O, 140 i dziękuję bardzo. Skrzyneczka Fusion nas uratowała. Dała nam Sereksika za 140 zł. W stanie minimal wear i przez to wygraliśmy. Zrobiliśmy z 90 490. Czyli zrobiliśmy 5-krotny profit z tej bitewki. Prawie nad 10-krotny można by było rzec. No i dobra, zobaczmy ile mamy. Mieliśmy niecałe 600, mamy 1100 zł w ekwipunku. Więc sprzedajmy to wszystko i zobaczmy, jak to wygląda. I wygląda tak, że jesteśmy dzisiaj na plusie dwukrotnie. Ja wam dziękuję za oglądanie i co, widzimy się w następnym. Siemano!